Bracia i siostry, na początku naszego nabożeństwa śpiewaliśmy jedną z starych pieśni Śpiewnika Pielgrzyma, a słowa pierwszej zwrotki brzmiały: już dobiegł rok do końca, nie ginie miłość Twa. Z niej jak z jasnego słońca nam płyną blaski dnia. W dzisiejszym dniu żegnamy stary 2020 rok. Ten dobiegł już do końca. Ogarnia nas zdumienie, kiedy widzimy, jak czas szybko i nieubłagalnie upływa, jak mijają kolejne dni, miesiące i lata, lecz Bóg pozostaje ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. Upływa rok za rokiem i kolejne lata giną bezpowrotnie, ale nie ginie Boża miłość, jak śpiewaliśmy. Z niej, jak z jasnego słońca, nam płyną blaski dnia. Rok 2020 nie był łatwym rokiem. Nie był łatwym w codziennym naszym życiu. Zupełnie niespodziewanie przyszło nam żyć w warunkach epidemii koronawirusa, który niezmiernie skomplikował nasze życie, życie społeczne, życie rodzinne, życie zawodowe, jak i również kościelno-zborowe. Wszechobecny strach, reżim sanitarny, restrykcje i obostrzenia związane z rygorem sanitarnym, codzienne komunikaty o liczbie zarażonych i zmarłych jak nigdy dotąd sparaliżowały nasze codzienne życie. Obowiązkowa kwarantanna, szpitalna izolacja, nawet od najbliższych osób w rodzinie, czy nagminne, dobrowolne zamknięcie się w czterech ścianach swojego domu z obawy przed zarażeniem prowadziły i nadal prowadzą do licznych zaburzeń emocjonalnych, frustracji, a nawet do nieuzasadnionej agresji okazywanych w zaciszach domowych czy też w przestrzeni publicznej. Wydawanych i rozpowszechnianych opiniach, nawet wśród ludzi wierzących, staliśmy się krańcowo różni, co prowadzi do głębokich podziałów, zatraty braterstwa, a czasami i wrogości wobec inaczej myślących niż ja. Jestem przekonany, że ten trudny czas w życiu każdego człowieka, również dla nas, ludzi wierzących, szatan próbuje wykorzystać. Wykorzystać, by osłabić naszą wiarę, by mogły zaniknąć więzy miłości, by ostudzić temperaturę naszego duchowego życia i w konsekwencji oderwać nas od żywej relacji z Jezusem. Musimy to dostrzegać i musimy z taką sytuacją umieć walczyć i bronić się, by nasze serca były gorące dla Pana i przygotowane na dzień Jego przyjścia. Na całym świecie, bracia i siostry, ludzie wierzący coraz częściej i coraz głośniej mówią o bliskim przyjściu naszego Pana. Jego kroki słychać coraz donośniej i wyraźniej. W minionym roku na naszych czwartkowych spotkaniach omawialiśmy Księgę Objawienia Jana. I jesteśmy naprawdę Bogu wdzięczni, że wprowadza nas w poznanie wydarzeń, które ukazują, jak Bóg zamierza doprowadzić do końca ten zepsuty grzechem świat i zniszczyć zło dojrzewające do Bożego sądu i kary. Osobiście jestem Bogu wdzięczny, że udało nam się doprowadzić do końca studium tej księgi, a mam nadzieję też, że poprzez te wieczory stała się ona nam bliższa i bardziej zrozumiała. Wierzę też, że studiując tę księgę mogliśmy jeszcze raz przyjrzeć się nie tylko strasznemu losowi ludzi niewierzących, ale również Bożym błogosławieństwem, jakie On ma dla swoich wybranych i o których mówi w tej ostatniej księdze Nowego Testamentu. Dziś, kiedy kończymy nasze studium tej księgi, jak również kończymy 2020 rok, chciałbym jeszcze raz przypomnieć i zwrócić uwagę na 7 błogosławieństw zawartych na kartach tej księgi. To, co może nas poruszać i co warto zauważyć, to to, że Nowy Testament już na samym początku, to znaczy w Ewangelii Mateusza, notuje wypowiedź Jezusa Chrystusa z kazania na górze i to było jego początkowe nauczanie, słowa 9 błogosławieństw. A teraz w tej ostatniej księdze Nowego Testamentu przywołane są słowa
błogosławieństwa, w których jest mowa o tym, kto jest przez Boga błogosławionym. Bóg chce błogosławić swój lud, chce naszego szczęścia i dlatego przypomina o postawach człowieka, jakie powinny one być, jeśli chcemy być przez Boga błogosławionym. Przyjrzyjmy się nieco bliżej tym błogosławieństwom z Księgi Objawienia. Niektóre z nich korespondują z błogosławieństwami z kazania na górze lub nawiązują do słów Jezusa zapisanych w Ewangelii bądź całego nauczania zawartego w pismach Nowego Testamentu. I oto pierwsze błogosławieństwo. Objawienie Jana, pierwszy rozdział, werset trzeci. Tam spotkaliśmy to pierwsze błogosławieństwo wymienione przez Jezusa Chrystusa uwielbionego i zmartwychwstałego. A brzmi ono w ten sposób. Objawienie Jana, pierwszy rozdział, werset trzeci. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Pomyślmy nad tym błogosławieństwem. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Będąc na ziemi, Pan Jezus wielokrotnie podkreślał potrzebę słuchania i zachowywania, czyli przestrzegania Bożych słów. W końcówce kazania na górze Pan Jezus mówi o fundamencie naszego życia, porównując go do domu budowanego na skale bądź na piasku. Jezus powiedział tak: każdy, kto więc słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom na opoce. Kto jest tą skałą? Kto jest tą opoką? Niektórzy sądzą, że to jest apostoł Piotr i to na nim sam Pan Bóg buduje swój kościół. Cóż za nieporozumienie. Pismo Święte powiada: przeklęty jest mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest to zapisane w księdze proroka Jeremiasza, gdyby ktoś chciał sprawdzić. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała swego czyni oparcie, od Pana odwraca się jego sercem. Jedyną opoką jest nasz Pan, Jezus Chrystus. On jest tą odwieczną skałą. Sam Ojciec Niebieski dwukrotnie zaświadczył, powiadając: to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Okazuje się jednak, że samo czytanie, słuchanie, czy choćby najlepsza znajomość Słowa Bożego nie wystarcza. To Słowo ma być zachowywane, przestrzegane i wykonywane w naszym życiu. Dalej Pan Jezus powiedział: a każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, porównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wzebrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Dodatkowo te pierwsze błogosławieństwo, jak zauważyliśmy z Księgi Objawienia, dodaje bardzo ważne ostrzeżenie. Czas bowiem jest bliski. Jezus przychodzi i moim życzeniem na ten nowy rok jest, byśmy mogli żyć według wskazań Bożego Słowa, gdyż Jego wykonawcy są przez Boga błogosławieni. Pamiętajmy o tym, że gdy ktoś nam, czy my komuś życzymy błogosławieństwa Bożego, to życzymy mu, by słuchał i wykonywał Boże Słowo. Nie może żyć w błogosławieństwie Bożym ani doświadczać owego błogosławieństwa, jeśli nie znamy i nie wykonujemy Bożego Słowa. Kluczem do Bożego błogosławieństwa jest słuchanie i wykonywanie Bożego Słowa. Pamiętam jeszcze przed kilkoma laty, nie było to w zwyczaju, aby w naszych kartkach świątecznych, no dzisiaj się już nie wysyła, ale kiedy się wysyłało kartki świąteczne, tylko nieliczni odważyli się pisać błogosławieństwo Bożego, bo to jakoś tak nie wypadało, prawda? Jakiegoś, no, życzyli szalonego Sylwestra, prawda, dobrej zabawy, czy jakichś innych zdrowia, ale rzadko który życzył błogosławieństwa Bożego. Dziś zdarza się to częściej, ale musimy pamiętać, tak jak mówię, jeśli my komuś życzymy błogosławieństwa Bożego, czy ktoś nam życzy błogosławieństwa Bożego,
To znaczy, że życzy nam tego, abyśmy słuchali Bożego Słowa i wypełniali je. I oto drugie błogosławieństwo zapisane w objawieniu świętego Jana. Przechodzimy do rozdziału 14, werset 13. Tam znajdujemy to drugie błogosławieństwo, o którym Jezus powiada tak. Jan napisał: i usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz. Co ma napisać? Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Tę myśl podkreślił już apostoł Paweł, pisząc do wierzących w Tesalonice, aby się nie smucili jako drudzy, którzy nadziei nie mają, gdyż na rozkaz Pana i na głos Archanioła i trąby Bożej powstaną najpierw ci, którzy umarli w Chrystusie. Śmierć, która jest wiecznym wrogiem człowieka, zawsze będzie przywoływać smutek, ból i żal. Ale nawet w obliczu prześladowania i męczeńskiej śmierci wiernych Bogu, Pan Jezus mówi do nich: błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Czy wszyscy ludzie, którzy umierają, dożywają tego błogosławieństwa? Niestety nie. To błogosławieństwo dotyczy jedynie tych, którzy umierają w Panu, umierają w Chrystusie. Zdarza się, że żegnamy kogoś z naszych zborowników, choć rok 2020 oszczędził nam tych rozstań, ale jeśli one nawet zdarzą się w tym nadchodzącym roku wobec kogoś z nas, to mamy pewność dostąpienia owego drugiego błogosławieństwa zapisanego w Księdze Objawienia. A więc nie smućmy się, bracia i siostry, jako inni, którzy nadziei nie mają. Co może być istotne i ważne dla nas w nowym 2021 roku? Trzecie błogosławieństwo powiada tak. Jest to Księga Objawienia Jana, 16 rozdział, werset 15. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano, sromoty jego. Nasze ziemskie życie często przedstawione jest w obrazie szaty człowieka. Niestety jako szaty splugawionej, brudnej i grzesznej. Dzięki Bogu, że ludzi wierzących Chrystus odziewa w szaty białe, w szaty czystości i sprawiedliwości Chrystusa. Prorok Izajasz napisał o nas, że wszystkie nasze cnoty są jak splugawiona szata. Ale Bóg zdjął nas owe brudne łachmany i ubrał w szatę sprawiedliwości Chrystusa i chwała Mu za to. Przypomina mi się w tej chwili obraz syna marnotrawnego wracającego do domu, czy jego szata była piękna? Nie, to były łachmane, brudne, zdarte. Ale to, co ojciec rozkazał jako pierwsze: przynieście najlepszą szatę dla mojego syna. I Bóg nas w ten sposób przyodziewa. Owe błogosławieństwo dotyczy czuwania i pilnowania swoich szat. Znaczy to, że nie możemy chodzić we własnej szacie. Często ta szata jest nam wygodniejsza. Jesteśmy do niej przyzwyczajeni, a nawet być może bardziej nam się podoba od szaty Chrystusowej. Ale cóż, ta nasza szata nie jest w stanie zakryć naszej nagości przed Nim. Grzech człowieka obdziera go z właściwej Bożej szaty i człowiek, tak jak nasz praojciec Adam, może zobaczyć, że jest nagi, dlatego też próbuje ukryć się przed Bogiem. Nikt jednak we własnej szacie sprawiedliwości nie może wejść na wesele baranka. Pan Jezus mówi przypowieści o człowieku, pamiętamy tą przypowieść, który próbował wejść na ucztę weselną w nieodpowiedniej szacie. Czytamy w Ewangelii Mateusza: a gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego: przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Dlatego też apel, pilnujmy więc naszej szaty, jaką otrzymaliśmy od Chrystusa, by zasiąść w nim
do stołu w uczcie niebiańskiej. Z ucztą weselną baranka związane jest następne, czwarte już błogosławieństwo. Gdybyśmy popatrzyli do Księgi Objawienia, do 19 rozdziału, werset 9, tam te czwarte błogosławieństwo odnajdziemy. A brzmi ono tak. Znowu anioł powiada do Jana i rzecze do mnie, napisz. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę barankę i rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Na szczęście żyjemy jeszcze w okresie Bożej łaski, kiedy zaproszenie na wesele baranka jest wciąż aktualne. Nie wiemy jednak, jak długo ta Boża dobroć względem każdego człowieka będzie trwać, kiedy przyjdzie oblubieniec, a może to nastąpić w każdej chwili i drzwi królestwa będą wtedy zamknięte. Co jednak myśleć o ludziach, którzy lekceważą dzisiaj Boże zaproszenie? Własne ziemskie interesy i sprawy przekładają na to, co stanowi wieczne szczęście. To, co ziemskie, jest im bliższe niż to, co niebiańskie. To tak jak owej przypowieści Jezus o zaproszonych na wesele, na wielką wieczerzę powiada tak. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Skutkiem i konsekwencją odrzucenia owego Bożego zaproszenia jest to, co zapowiada Pan Jezus Chrystus. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje z mojej wieczerzy. I oto piąte błogosławieństwo. Księga Objawienia, 20 rozdział, werset 6. Błogosławiony i święty jest ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować nim będą przez 1000 lat. Na naszych czwartkowych wieczorach biblijnych mówiliśmy o tym, że nie ma tak zwanego powszechnego zmartwychwstania. Zmartwychwstanie ma swój porządek. Biblia mówi, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy i jest pierwiastkiem zmartwychwstania, zaś w czasie paruzji zmartwychwstają ci, którzy są jego oblubienicą, to jest jego Kościół. Tuż przed 1000-letnim Królestwem Chrystusa powstaną również zmartwych męczennicy wielkiego ucisku i ci właśnie wierni Bogu razem z Kościołem Jezusa Chrystusa dostąpią pierwszego zmartwychwstania. Biblia mówi, inni umarli nie ożyją, aż dopełni się 1000 lat. To będzie to drugie zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie wszystkich potępionych. Ci będą osądzeni na podstawie Księgi Czynów. Nie wiemy. My wiemy, że żaden człowiek uczynkami swoimi nie może zasłużyć na niebo. Ale największym grzechem tych ludzi będzie to, że odrzucili zbawienną łaskę oferowaną przez Boga wszystkim ludziom. Ponieważ zaś nie zostali zapisani w Księdze Żywota, osądzeni są przed wielkim białym tronem i będą wrzuceni do jeziora ognistego. Ci będą wieczność dzielili z diabłem i jego aniołami. To będzie straszne miejsce. To jest właśnie ta druga śmierć. Błogosławiony, greckie słowo makarios, czyli szczęśliwy, zatem jest ten, który dostąpi pierwszego zmartwychwstania. Nad nim druga śmierć nie ma mocy. I oto mamy szóste błogosławieństwo. Jest ono jakby powtórzeniem i przypomnieniem owego pierwszego błogosławieństwa. Księga Objawienia, 22 rozdział, to jest ostatni rozdział, werset 7, pisze w ten sposób. Oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który szczerze słów proroctwa tej księgi. W świecie religijnego zamieszania, gdzie pojawia się wiele fałszywych nauk, gdzie ludzie bardziej wierzą baśniom niż Słowu Bożemu, jakże ważne pozostaje to ostrzeżenie, by strzec proroctwa Bożej Księgi. Niestety wielu woli ufać własnemu rozumowi,
czy uznanym przez innych jakimś autorytetom, czy nawet duchownym Kościoła, niż temu, co mówi Bóg w swojej księdze. Ludzie zaś dzisiaj bardziej wierzą w magiczną moc szklaplerzy jakichś, medalików, świętych obrazków, zmyślonych rzekomych objawień ludzi zmarłych, uznanych za świętów, a mamy ich całą plejadę przecież, począwszy od Marii, Matki Jezusa, po wielu będących w tym panteonie świętych, niż temu, co mówi Bóg w swoim Słowie. Wielu nawet nie zna Pisma Świętego i trudno niektórych namówić choćby do jego regularnego czytania. Jak więc mieliby być błogosławieni, jeśli nie znają tego, co w nim jest zapisane, tym bardziej nie mogą tego przestrzegać. I ostatnie, siódme błogosławieństwo. Księga Objawienia Jana, 22 rozdział, werset 14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Już w rozważanym wcześniej trzecim błogosławieństwie mowa była o tym, by czuwać i pilnować swoich szat. W tamtym błogosławieństwie Bóg ostrzegał, byśmy nosili szaty sprawiedliwości Chrystusa i nie pozostawali nagimi. Nikt bowiem nie może być uczestnikiem wiecznej szczęśliwości, jeśli pozostanie znaleziony w swojej grzesznej szacie, czyli niezmienionej naturze. To ostatnie z wymienionych w Księdze Objawienia błogosławieństw również zwraca uwagę na szatę człowieka wierzącego. W 19 rozdziale tej księdzy mamy zapis mówiący o oblubienicy Chrystusa, która przygotowała się na dzień swego wesela. O niej Słowo Boże powiada tak, iż jej dano przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. W starożytności, w średniowieczu, wyrabiano z bisioru bardzo cienkie, lśniące tkaniny, określane jako jedwab morski albo oceaniczny. Było ono prawdopodobnie najdroższą tkaniną starożytności. Lśniący, biały, czysty bisior przyobleczona jest oblubienica Chrystusa. A propos, gdyby ktoś szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego do dnia dzisiejszego panna młoda ubiera się na biało, to ma tutaj właściwą odpowiedź. Rzeczywiście to jest na wzór oblubienicy Jezusa Chrystusa. Ten bisior to sprawiedliwe uczynki świętych. Jesteśmy, jak powiada Pismo, zbawieni z łaski przez wiarę, nie z uczynków. To jest Boży dar, aby się nikt nie chlubił, ale Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Szata człowieka wierzącego jest czysta i lśniąca. To nie nasza zasługa, ale zasługa Chrystusa, bo to szata jest Jego sprawiedliwości. Ale ta szata jest również ozdobiona dobrymi uczynkami, do których zostaliśmy stworzeni. Jest jednak wielki problem. Zdarza się, że zamiast dobrych uczynków ta czysta, biała szata może być i pewnie wiele razy jest zabrudzona poprzez grzechy, jakie popełniamy w codziennym życiu. Co zrobić, by szata pozostawała czysta? Jezus powiada, błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Co to oznacza? Apostoł Jan napisał, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcą z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. W przypadku popełnionych grzechów często zajmujemy taką postawę, że chociażby grzech był najstraszniejszy, to próbujemy go wypierać, usprawiedliwiać, pomniejszać i lekceważyć. Przecież inni czynią tak samo, albo jeszcze gorsze rzeczy czynią i nikt nie robi z tego problemu. Chciałbym powiedzieć, Bóg robi, Bóg robi. On chce, by nasze szaty były czyste i bez skazy i bez zmazy na dzień Jego przyjścia. Dlatego mówi o tym, byśmy je prali. W Księdze Przypowieści Salomona czytamy, kto ukrywa ustępki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej, lecz kto zatwardza serce swoje, wpada w nieszczęście.
Nie ma innego sposobu na uzyskanie przebaczenia, jak wyznanie ze szczerą pokutą tego, co Bóg powiedział, że nie wolno tego czynić, co go obraża i co obraża ludzi. A jednocześnie obok wyznania grzechu Bóg oczekuje jego porzucenia. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, tacy dostępują Bożego miłosierdzia, tacy mają prawo przystępu do drzewa żywota, tacy mogą wejść przez bramy do miasta przygotowanego przez Boga. Czy chcemy być błogosławieni? Jeśli dzisiaj będziemy składać sobie po nabożeństwie życzenie błogosławieństwa Bożego dla każdego z nas, pamiętajmy, co ono oznacza. Oznacza ono to, że chcemy nie tylko słuchać Bożego Słowa, nie tylko przychodzić na to miejsce, aby uczestniczyć w nabożeństwie, ale brać to Słowo do swoich serc, aby je wykonywać, aby je przestrzegać, aby w jakiś sposób też ta szata, przed którą zostaliśmy obrani i obleczeni w imię Jezusa Chrystusa, nie musiała być zabrudzona w dzień Jego przyjścia, aby nas znalazł bez skazy i bez mazy. I myślę, że dzisiaj, kiedy będziemy patrzeć na Tego, który powiedział o tych błogosławieństwach, który zapowiedział to błogosławieństwo, a jest to nasz Pan, właśnie w Księdze Objawienia, a też i w kazaniu na górze, byśmy dzisiaj mogli też zwrócić na to uwagę, że On tego pragnie. On pragnie, byśmy kroczyli w błogosławieństwie. On pragnie, by nasze życie było przez Niego błogosławione i byśmy mogli dożywać tej wspaniałej chwili, kiedy zaprosi nas nie tylko do stołu tutaj ziemskiego, gdzie mamy spożywać chleb i wino, aż przyjdzie, ale kiedy zaprasza nas na swoją weselną ucztę, kiedy sam będzie nam usługiwał i kiedy też ludzie wierzący będą mogli doświadczyć się tej przeogromnej radości i wiedzieć, co naprawdę znaczy słowo makarios, greckie słowo makarios, błogosławiony, szczęśliwy, szczęśliwy na zawsze, szczęśliwy z naszym Panem. O to będziemy się modlić, za to będziemy Bogu dziękować, że nas zbawił wtedy, kiedy będziemy spożywać ten chleb i to wino. Jest, zdaje się, czas, bracie Danielu, zdaje się, żeśmy zaśpiewali pieśń, która nas przyprowadzi do Wieczerzy Pańskiej. Powstańmy i będziemy w niej uczestniczyć.